sobotę 1 grudnia w Kościerzynie odbył się mikołajkowy turniej siatkówki pracowników ZPS Lubiana SA. Na hali Sokolnia o Puchar Prezesa walczyło 5 zespołów. Zwycięzcą po raz kolejny została drużyna sklepu. Mikołajkowy turniej siatkówki to ważne wydarzenie w życiu firmy. Co roku pracownicy Lubiany wraz z rodzinami spotykają się, aby powalczyć o Puchar Prezesa Zarządu. W tym roku pod siatką spotkały się drużyny Sklep, Drużyna Prezesa, Drużyna Łańcucha, Budowlani oraz Sprzedaż Mix. Po raz kolejny najlepsza okazała się reprezentacja sklepu.